Cześć, witajcie, z tej strony ja, Cezariusz, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam 5 moim zdaniem najlepszych transferów PKO BP Ekstraklasy przed sezonem 2024-2025. Miłego oglądania. Pierwszy na naszej liście znajduje się Vladan Kovacevic, 26-letni Bośniak, który ubiegły sezon spędził w Rakowie Częstochowa. Natomiast medaliki wykupiły go za nieco ponad 1 000 000 euro z FK Sarajewo. Kovacevic w Ekstraklasie rozegrał 84 spotkania, w których zachował 37 czystych kont. Jego nowym klubem będzie Sporting Lizbona, który wykupił go za 4,8 miliona euro. Bartłomiej Wdowik to lewy obrońca, który wzmocni szeregi Bragi. Ma on 23 lata i pierwszy raz spróbuje swoich sił za granicą. Od sezonu 2019-2020 występował w Jagiellonii Białystok, z którą zdobył mistrzostwo. Jednak nie mamy co się oszukiwać, Liga Portugalska jest zwyczajnie trudniejsza. I naszego rodaka czeka ogromne zadanie. Portugalczycy chcieliby, żeby Bartłomiej zdobywał takie same liczby jak w Ekstraklasie. Podczas 112 spotkań naszej ligi strzelił 12 bramek i zaliczył 12 asyst. Odchodzi za 1,5 miliona euro. Cezary Miszta to zdecydowanie golkiper, o którym kiedyś było głośniej niż obecnie. Przecież miał nawet swoje występy w Lidze Europy. A to dlatego, że był obecnie wypożyczony do Rio Ave. Też do Portugalii, tak jak poprzedni zawodnik. Klub z Półwyspu Iberyjskiego potwierdził wykup Polaka wynoszący 1 000 000 euro. Pomimo tego, że zagrał tylko jeden mecz w Lidze Portugalskiej, w którym stracił jedną bramkę. I jeszcze przed występami w Lidze Europy występował w takich klubach jak Radom czy Zagłębie Sosnowiec, gdzie był wypożyczony. Kacper Chodyna to nowy nabytek i nowy prawy pomocnik Legii Warszawa. Wykupiła go ona z Zagłębia Lubin za 860 tysięcy euro. Miedziani mogli być z niego zadowoleni. W 123 meczach PKO BP Ekstraklasy ustrzelił 20 bramek i zanotował 18 asyst. Co ciekawe, pierwszy mecz w tej samej lidze, ale w innym zespole, bo w Legii Warszawa, rozegra przeciwko Zagłębiu Lubin, czyli swojemu staremu zespołowi. Po transferze jest warty 1,2 miliona euro. Ostatnim zawodnikiem dzisiaj na liście jest grający w ubiegłym sezonie dla Lechii Gdańsk Rifet Kapić. Doświadczony 29-letni Bośniak jest bardzo wszechstronnym zawodnikiem. Może grać na ofensywnym pomocniku, środkowym pomocniku oraz defensywnym pomocniku. Został wykupiony za 750 tysięcy euro złotewskiej Walmerii. Podczas 32 spotkań pierwszej ligi zdobył 3 bramki i 2 razy asystował. A w swoim CV ma bardzo ciekawe kluby, takie jak FK Sarajevo, Paderborn czy Sheriff Tiraspol. Dziękuję za oglądanie, pamiętaj o łapce w górę i subskrypcji kanału. Cześć!